Dzień dobry, pokażę Wam mój balkon, za który chcę się zabrać w najbliższych dniach. Na początek tu widać na ścianie wykwity od wilgoci, ponieważ gdyż mam tutaj uszkodzona nawet hydroizolacja jakaś, nie wiem, to muszę naprawić i to szybko. Włożyliśmy podłogę kompozytową, która jest po prostu beznadziejna, jest strasznie brudna, wszelkie tłuste plamy są nie do usunięcia. Tak wyglądał nasz balkon, zanim położyliśmy deskę kompozytową. Tu jest mój bałagan jeden, nie będę ukrywała, pokazuję jak jest. I tu kolejny bałagan. Tu mam jakieś sadzonki mięty. Cholera. I zdechnięte kwiatki. Ubrudzona elewacja. I tu wszystkie moje zasoby. Mega wąsko, straszny bałagan, tu mam i tak to wygląda, i taki widok mam z okna, całkiem przyjemny, to jest bardzo głośno tutaj od trasy, widok mam na wschód, no, także tak wygląda mój balkon, nasz balkon, i co? I muszę go jakoś zaaranżować. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Bałagan. Na początek to muszę to posprzątać. A to jest widok o wschodzie słońca wiosenną porą. Zanim przystąpię do jakiegokolwiek planowania, muszę sobie dokładnie wymierzyć balkon i nanieść go na kartkę, tak żeby później łatwiej było mi rozplanować i oszacować, ile mam miejsca. Następnie buduję model balkonu, tak by Wam pokazać, jak mniej więcej to przestrzennie wygląda z lotu ptaka. Dzięki temu, że to buduję, będę w stanie Wam też pokazać inne rozwiązania w następnych filmach. Ok, model balkonu gotowy. Widzicie, jak to się prezentuje. Jest wąski, mało funkcjonalny. Wychodząc na balkon z mieszkania, po lewej stronie stoi zawsze grill. Jest to róg budynku, koniec budynku i po prostu nie chcemy, żeby komukolwiek przeszkadzał zapach grillowanego mięsa. Więc grill w tym miejscu stoi, inne elementy się nie zmieszczą. Balkon podzieliłam sobie na dwie strefy. To musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę na początku planowania. W tym miejscu będzie strefa użytkowa, a w tej części musicie oglądać dalej, kolejne odcinki obserwować, zobaczycie, co w tym miejscu wymyśliłam, jak to zaaranżuję. Mam nadzieję, że Was zaciekawi temat. Będę Wam również pokazywała w kolejnych odcinkach etapy, w jaki sposób aranżuję balkon, zacznę od donic, a później stopniowo będą się pojawiały kolejne elementy. Pokażę Wam, w jaki inny sposób można zaaranżować taki balkon, na przykładzie tego modelu. Zachęcam do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę i pozdrawiam!